Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj 20 stycznia 2025 był bardzo słoneczny dzień i skorzystałem z tego, żeby zrobić takie porównanie, jak wygląda produkcja fotowoltaiczna na różnych systemach fotowoltaicznych. Bo mam i carport o kącie nachylenia 8 stopni, i dach 40 stopni, i instalacja na gruncie 30 stopni, i mam też dach w kierunku na wschód tam dosłownie na południe i dzięki temu możemy zobaczyć, czy faktycznie jesteśmy w stanie produkować energię w zimie. Ktoś powie, no tak, już jest dłuższy dzień, ale zobaczcie proszę, dzisiaj dzień trwał 8 godzin 47 minut, był dłuższy od najkrótszego dnia w roku tylko o 43 minuty, a do najdłuższego dnia w roku brakuje mu 7,5 godziny. Także ten dzień nie jest zbyt długi, bo jest tylko o te 43 minuty dłuższy od najkrótszego dnia w roku. W związku z tym możemy powiedzieć, że jest to jeden z najkrótszych dni w roku. Moja produkcja. Tak wygląda produkcja z mojego karportu skierowanego na południe, ale mającego kąt tylko 8 stopni, czyli bardzo, bardzo słaby kąt, jak na warunki zimowe. I on jest wkomponowany między dwa budynki. W związku z tym rano długo miał cień i dopiero tutaj nastąpiła gwałtowna produkcja. No, koniec dnia był o 15.00. Taki wykres. Produkcja wyniosła 10,64 kWh. Ja na końcu pokażę Wam to wszystko w Excelu, gdzie będzie KWH do KWP żebyście zobaczyli jakie to są jakby wyniki z ilości, z ilości paneli. Druga moja instalacja, moja główna instalacja, to jest dachowa, najstarsza, którą mam. 9,5 kW w, w piku, skierowane na południe i kąt nachylenia 40 stopni. Nie jest to idealny kąt, ale też nie jest złym kątem. Jak to dach? Zaczęła się produkcja o godzinie 7.25. Łagodny wzrost. Maksimum było około godziny 12:6,36 kWh. Tutaj lekkie załamanie. Być może jakaś się pojawiła chmurka na niebie. I zakończyła się produkcja o godzinie 15.55, prawie o 16.00. Wyprodukował 33,6 kWh. Kolejna moja instalacja domowa to jest Huawei. Skierowane na wschód, panele skierowane na wschód. Kąt 25 stopni. Produkcja zaczęła się o godzinie 7.30. On są tak samo zacienione jak Carport mniej więcej. W miarę to ładnie szło, a maksimum było o godzinie 10.15, niecałe kilowat, nie są to dużej mocy panele, i potem mieliśmy zakończenie produkcji o 13.30 i tak się ciągnęło tutaj do godziny 15.30: produkcja tylko 4 kWh, ale może nie tylko. Kolejna duża instalacja to jest instalacja u mnie na gruncie w pracy, skierowana na południe pod kątem 30 stopni, gruntowa. Produkcja zaczęła się o godzinie 7:25, ale tak naprawdę o godzinie 8:35 ruszyła skopyta to maksimum było około godziny 12:23,5 kW. Duża produkcja i tak jest też załamanie pogodowe i zakończyło się wszystko o godzinie 16:10. Wyprodukowała mi energii 117,04 kWh. To już dużo. Kolejna produkcja to jest carport znajdujący się u mnie w pracy. Kierunek południowy nie zacieniony, ale kod nachylenia 8 stopni. Tylko 8 stopni, czyli też bardzo dobrze będzie produkował latem, a w zimie niestety słaba produkcja. Obudził się o 7.15. Produkcja zaczynała się powolutku powolutku narastała do godziny. 12 11 45 maksimum było 9,829 kW. No i potem taki spadek do godziny 1555 i jeszcze tak troszeczkę, już nie, tu już się wyłączył. Ostatnia, moja główna, najstarsza instalacja, jaką mam w pracy. 6 kW w piku na gruncie, kierunek południowy, kod nachylenia 30 stopni. Ona już ma 9 lat. Panele selfy, yy, polikrystaliczne, czyli taka technologia troszkę przez, zastarzała. I co my tu mamy? Początek był około godziny 7.50. Maksimum udało mi się osiągnąć o 11:35 3,91 kW. No i spadek mamy tutaj yy, godzina 15:15 i .15, tak, jeszcze troszkę się męczyło. Produkcja wyniosła 20,33 kWh. Zgodnie z obietnicą tabelka w Excelu. Tu wypisałem poszczególne moje urządzenia, trzy pierwsze są w pracy, czyli najstarsza instalacja Fronius, 6 kW piku, produkcja 20,33, KWH do KWP 3,4. Jedna z najlepszych wyników. Mimo że są najstarsze panele, Huawei 36 kW, moja największa instalacja fotowoltaiczna 37,58 KWP na gruncie, kierunek południowy 30 stopni, aż 117 kWh wyprodukowanej energii, ale KWH do KWP tylko 3,1. Te dwie instalacje są bardzo blisko siebie, prawie dotykają się, mają ten sam kąt nachylenia. Kierunek troszkę jest inny, bo Fronius jest idealnie na południe, a ten Huawei jest leciutko skierowany na wschód, ale na jakieś 20 stopni różnicy. Ale zobaczcie jaka jest różnica. 3,4 a to jest 3,1. I ten jest nowy, ma 2 lata, czy tam 3 lata. Fronius ma 8 lat. I instalacja na carporcie Huawei a, 25 kW falownik, 27,6 KW, kWp. Paneli produkcja 37,86 kWh KWh do KWP tylko 1,4. Tutaj jest duże, dużo, dużo, dużo słabiej. O połowę gorzej, nawet bardziej niż o połowę gorzej niż te dwie wcześniejsze instalacje. Dlatego, że jest kod nachylenia 8 stopni. To w zimie naprawdę robi bardzo negatywną robotę. A zobaczycie, że latem prześcignie te dwie instalacje, ale w sumie w ciągu całego roku produkcja sumaryczna będzie troszkę mniejsza niż w idealnie ustawionych panelach na gruncie. No bo jednak, jak są idealnie ustawione panele na gruncie, no to muszą być najlepsze. A może coś się zmieni w tym roku? Zobaczymy. No i mój dom dej 10 kW 9,5 KWP, na dachu 30, 40 stopni kierunek południowy, produkcja 33,60. Tu są dokładnie te same panele co się. Dokładnie te same panele. Te są starsze o rok. KWH do KWP 3,5. Czyli kąt nachylenia 40 stopni w zimie jest lepszy niż 30 stopni, minimalnie lepszy, ale potem latem po pierwsze tak się będzie nagrzewał bardziej, czyli panele będą produkowały mniej energii na dachu, a po drugie ten kąt nie będzie tak dobry jak 30 stopni, więc trochę produkcja będzie gorsza. Ale teraz wygrywa. 3,5 kWH do KWP, czyli z każdego kW paneli produkcja wyniosła 3,5 kWh energii. Drugi day u mnie, ale małej mocy, bo 3,6 kW. Panele skierowane na wschód pod kątem około 25 stopni paneli jest 2,76 kWP. Produkcja 4 kWh, KWH do KWP 1,4 bardzo mało, ale to jakby wynika i z kierunku, i z zacienienia, i z kąta wiele rzeczy na to wchodzi i ostatnia instalacja BB Eco falownik o mocy 6 kW moc paneli 6,675 kW w piku to jest carport u mnie w domu wsadzony między budynki kod nachylenia 8 stopni kierunek południowy czyli carport identyczny jak ten o tutaj omawiany i produkcja 10,64 kWh i 1,6 KWH do KWP. To jest ciekawe, ponieważ ten Carport nie powinien mieć lepszej produkcji niż ten zakładowy Carport. Tamten jest niezacieniony, wolna przestrzeń, ten jest zacieniony, dużo gorszy miał wykres, a mimo to wygrał. Nie wiem dlaczego. Tu i tu są panele firmy brookbet Nie takie same, ale bardzo podobne, jeżeli chodzi o klasę. Tak wygląda produkcja 20 stycznia 2025. Jeżeli Wam się podoba to, co zrobiłem, to dajcie mi znać. Pokażę Wam podsumowanie w marcu, jak będzie równanoc, w najdłuższym dzień roku, w najupalniejszy dzień roku. Tak, żebyście wiedzieli, jak zachowują się poszczególne systemy fotowoltaiczne w zależności od pory roku, temperatury, nasłonecznienia. Dziękuję za lajki. Do usłyszenia.